witam Państwa bardzo serdecznie na wystawie Świat Rembrandta w Zamku Królewskim w Warszawie, na którą bardzo serdecznie zapraszam i polecam jej dokładne zwiedzenie i przestudiowanie. Tak się składa, że ta wystawa odbywa się równocześnie z wystawą w Muzeum Narodowym w Warszawie z kolekcji Fundacji Hestia, też ukazującej świat Holandii XVII wieku, ale skierowanej bardziej na samo malarstwo XVII-wieczne tego kraju. Tym samym Warszawiacy i Polacy w ogóle mają okazję dość kompleksowego zapoznania się z kulturą wizualną Holandii XVII wieku. Chciałbym przedstawić Państwu odczyt poświęcony rozumieniu sztuki holenderskiej jako sposobu na kreowanie wizerunku własnego, takiego życzeniowego wizerunku XVII-wiecznych Holendrów. Mam nadzieję, że ten odczyt będzie dla Państwa dobrym wstępem albo komentarzem do świetnej wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie. A więc zacznijmy. XVII-wieczna Republika Siedmiu Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich, dziś skrótowo nazywana Holandią, z punktu widzenia ówczesnej geopolityki, religii, etnologii, socjoekonomii, była tworem dziwnym. Utworzona w 1581 roku po przejściu na kalwinizm, niepodległościowym powstaniu i wojnie przeciw zwierzchności hiszpańskiej, aż do pokoju westfalskiego w 1648 roku, formalnie nie miała, jako owoc buntu wobec suwerena, statusu legalnego państwa i pełnoprawnego podmiotu polityki europejskiej. Żyła w niepewności i poczuciu zagrożenia, otoczona przez wrogie kraje katolickie, Hiszpanię panującą nad południowymi prowincjami Niderlandów, niemiecką Rzeszę i Francję. Wywołało to silną potrzebę udowadniania swej odrębności i swoistości, legitymizowania historycznej autonomii i obecnej niezależności, podkreślania etniczno-językowej specyfiki oraz społecznej wspólnoty ludu niderlandzkiego. Literatura, historiografia, sztuka holenderska kreowały stereotyp niderlandzkiej nacji, od wieków żyjącej na swym terytorium między morzem a lądem, pielęgnującej własne obyczaje, utrzymującej pradawne przywileje oraz odwieczny, sięgający rzekomo mitycznych, starożytnych Batawów, ustrój parlamentarno-republikański, oparty na autonomii miast i prowincji, a nie, jak w innych krajach europejskich, na systemie monarszym. Jednocześnie nacji spojonej wspólnym protestanckim wyznaniem, ową pierwotną chrześcijańską recta religio, prawdziwą wiarą, od której odstąpić miał Kościół katolicki, a którą oni, Holendrzy, lud wybrany przez Boga, godny następca starotestamentowego ludu Izraela, to słynny mit nowych dzieci Izraela, posiedli w praczasach i od zawsze kultywowali. Tak skonstruowany mit jedności, stabilności, integralności holenderskiego ludu, narodu i państwa pozostał jednak tylko życzeniowym modelem. W rzeczywistości Zjednoczone Prowincje nie były znowu aż tak zjednoczone.
Republika była bowiem konglomeratem różnych żywiołów etniczno-społecznych i wyznaniowych, tradycji obyczajowych, postaw politycznych, a nawet języków, dialektów, idiomów językowych. Obok Holendrów mieszkali tu rodowici Fryzowie, posługujący się własnym językiem. Z południowych Niderlandów przybywali niderlandzko, ale i francuskojęzyczni emigranci. Miejscowa arystokracja mówiła po francusku. Wykształceni patrycjusze władali językami europejskiego handlu i bankierstwa, a nie tylko ojczystą mową. Ortodoksyjnych kalwinów było w Republice jakieś 40%, raptem 40%, dalsze 30% stanowiły różne odłamy protestantyzmu, remonstranci, luteranie, anabaptyści, głównie menonici. Pozostali katolicy tworzyli wpływową mniejszość, zamożną i wysoko wyedukowaną. Istniało stałe napięcie między centralną władzą stanów generalnych i stadthauderów, czyli zarządców kraju, zawsze pochodzących z rodu książąt orańskich, a władzą regentów. Regentów potężnego Amsterdamu i prowincji Holandii Północnej. Republikański etos patrycjatu i mieszczan podkopywany był przez kryptomonarchiczne aspiracje książąt orańskich. Polityka izolacjonizmu i pacyfizmu, nastawionego na pomnażanie dobrobytu ekonomicznego kraju, uprawiana przez regentów Amsterdamu, tu pokazuje widok Amsterdamu, ale nie tylko Amsterdamu, także innych dużych miast, konkurowała z militaryzmem i strategią podboju południowych Niderlandów, propagowaną na ogół przez stronnictwa oranżystów i predykantów, czyli urzędników kościoła kalwińskiego. Podobnie niejednoznaczna sytuacja panowała w zakresie handlu zamorskiego. Kompania wschodnioindyjska, założona w 1602 roku, prowadziła w Indonezji politykę pokojowego handlu zamorskiego, podczas gdy druga kompania, kompania zachodnioindyjska, założona w 1621 roku, stosowała w Brazylii i Gujanie zaborczą politykę podbojów kolonialnych. Utrzymywanie stabilności republiki w tym niespójnym zestroju wpływów i interesów było więc prawdziwą ekwilibrystyką, cechą pożądaną w polityce i zarządzaniu społeczeństwem, w handlu i ekonomii, w sporach wyznaniowych i zasadach moralnych. Słowem, w całym właściwie życiu Holendrów stało się ekwilibrium. Wyważenie, równowaga, rozwaga, pragmatyczna roztropność i postawa negocjacyjnego balansu. Ale też holenderska kultura, sztuka, poezja, literatura, teatr i spektakle izb retorycznych, dziejopisarstwo i opisowa geografia, choć w swym zapleczu miały i niejednokrotnie wyrażały wszystkie te napięcia i presje, zajmowały się nie tyle bieżącymi wydarzeniami i rzeczywistym życiem społeczno-politycznym, ile kreowały idealizowany wizerunek własnych Holendrów, budując różne ich modele, klisze, stereotypy, życzeniowe wizje. Kimże ja jestem? Pytał ówczesny Holender, albo może kim być powinienem? Niderlandzkim patriotą i żarliwym kalwinem? Czy może sprawnym uczestnikiem międzynarodowego handlu i bankowości? A może raczej przedstawicielem kosmopolitycznego życia elit europejskich, do których dzięki swojej potędze ekonomicznej przynależał patrycjat republiki?
czy holenderski uczony albo pisarz ma być bardziej obrońcą historii, tradycji, mentalności oraz intelektualnych dokonań niderlandzkiej nacji, czy też stać się członkiem ponadnarodowej wspólnoty badaczy i naukowców, literatów i poetów, owej uniwersalnej, korespondencyjnej Respublika Literaria, czy z francuska République des Lettres. Mieszkańcy Republiki stało więc w chwiejnym rozkroku między rolą obywatela federacyjnego państwa i swej, jak widzieliśmy, niedookreślonej wspólnoty etniczno-polityczno-religijnej, a pozycją człowieka światowego, równego europejskim książętom czy arystokratom. O tym rozdźwięku między swojskością a uniwersalizmem, tożsamością tubylca a kosmopolityczną wielkopańskością, rodzimą tradycją a cudzoziemską modą opowiadają właśnie literatura i sztuka XVII-wiecznej Holandii. Jeśli brać pod uwagę obyczaje życia codziennego, nie ma ludu bardziej skłonnego do człowieczeństwa i dobroci, a zarazem bardziej dalekiego od niepohamowania i okrucieństwa. Lud ten obdarzony jest charakterem prostym i uczciwym, bez jakiejkolwiek nikczemności lub fałszu i nie jest podatny na istotne występki, może tylko na pewne umiłowanie przyjemności, zwłaszcza w biesiadowaniu. Taki oto idealizowany wizerunek mieszkańców Niderlandów dał Erasm z Rotterdamu w swych adagiach z początku XVI wieku. Ten stereotyp podjęła holenderska literatura i sztuka XVII-XVIII wieku. Powtarza się w niej obraz mieszkańca Republiki Zjednoczonych Prowincji, który jest człowiekiem rzetelnym, rozważnym, odpowiedzialnym, powściągliwym, a zarazem surowym w obyczajach, skromnie odzianym, pobożnym, pracowitym, kochającym porządek, otwartym i gościnnym. W 1706 roku pisarz i grafik Romain de Hoche stwierdził, że Republika stanowi, cytuję, najbardziej godne podziwu, najbardziej wolne i najbezpieczniejsze z państw, jakie kiedykolwiek było znane. A przyczyną tego są cechy wyróżniające miejscową ludność od innych nacji, znów cytuję. W innych krajach chwała wyraża się przez pełne pychy demonstrowanie flagi sztandarów. Tu zaś polega na umiejętności skrzętnego i skromnego gospodarowania. Gdzie indziej pysznią się niepomiernym wydawaniem pieniędzy. Tu ceni się życie bez długów. Koniec cytatu. To, co dalej wyróżnia Holendrów, to głęboki szacunek dla pracy, wytwórczości i handlu, a nie dla feudalno-arystokratycznego modelu życia. Cechuje ich racjonalizm myślenia, pragmatyzm oraz niechęć dla przesądów i zabobonów, a także pracowitość, nie rozwinięta do tego stopnia wśród przedstawicieli żadnej innej nacji. Do tego dodać należy pilność i skrzętność, jak również rzetelność mężczyzn prowadzących interesy i kobiet zajmujących się domem i rodziną. I dalej, powściągliwość, umiłowanie spokoju, niechęć do ostentacji w życiu codziennym, ukochanie ciszy, łagodność w zachowaniu. Tę aurę holenderskiej uczciwości i poczciwości dobrze ilustruje pokazywany obraz Gabriela Metzu, pisarz lub notariusz miejski, ostrzący pióro we wnętrzu. Klisza ta współistniała z innym, z modelem walecznego patrioty i żarliwego Kalwina, odważnego w walce, bezkompromisowego w umiłowaniu wolności, gorliwego w wierze, aktywnego w obowiązkach obywatelskich, co świetnie ilustruje właśnie słynna tak zwana Straż Nocna Rembrandta.
energicznego w swej profesji, dumnego i zadowolonego z siebie. Te różne wzorce moralnych zalet człowieka poczciwego, spokojnego obywatela mieszczanina oraz ekspansywnego obywatela patrioty odczytujemy w dziełach ówczesnych historyków, bardzo licznych, jak widać to na ilustracji, w opisach społeczeństwa i kraju oraz w opisach i kronikach miast. To oczywiste, że klisza dobrego obywatela i zacnego mieszczanina była uproszczeniem i uogólnieniem, nie zawsze sprawdzającym się w każdym obszarze życia publicznego i prywatnego. Nie mieszczą się w niej na przykład narastające w czasach orańskich stadthauderów, owych zarządców kraju, Fryderyka Henryka, Wilhelma II i Wilhelma III Orańskiego, silne tendencje do rozbudowywania splendoru dworskiego, czy też analogiczne zjawisko w środowisku amsterdamskiego patrycjatu w drugiej połowie wieku, kiedy to wzniesiono reprezentacyjny, tchnący pałacowym przepychem gmach ratusza w Amsterdamie, symbol władczych ambicji miasta pozostającego w opozycji wobec orańskiej Hagi. Co więcej, obie opisane tu klisze podlegały wyraźnym manipulacjom partyjno-propagandowym. Prowojenna partia stronników książąt orańskich chętnie wykorzystywała ekspansywny model obywatela żołnierza, walecznego patrioty i bezkompromisowego obrońcy czystości wiary. Cnoty męstwa, aktywności, zdecydowania, nieustępliwości oraz siły charakteru były szczególnie propagowane w tekstach, których celem było przekonywanie do polityki partii orańskiej. Na przykład w tym dziele Löwen und Adern, der der lüchtigste Seehelden, życie i czyny najznakomitszych wodzów floty, Lambertusa van den Bossa. Służyły one popularyzacji militarystycznej polityki Wilhelma II i Wilhelma III, między innymi triumfów morskich admirała Michiła de Ruytera. Klisza zaś spokojnego, porządnego obywatela mieszczanina stanowiła wdzięczny instrument propagandowy dla partii głoszących potrzebę izolacjonizmu i pomnażania dostatku, czy to za czasów Johannesa Oldenbarnefelta czy Johanna de Witta, czyli w okresach, w których przywódcy regentów amsterdamskich przejmują władzę, obalając władzę stadthauderów orańskich. Czytamy to między innymi w znanym i wtedy bardzo popularnym traktacie Jakoba Lidiusa Belgium Gloriosum. I zresztą oglądamy na wielu znanych obrazach. Weźmijmy może to wszystko bliżej. Społeczeństwo Republiki funkcjonowało jako ekwilibrium trzech wielkich grup o określonych strategiach politycznych. Pierwszą było stronnictwo oranżystów, zwolenników rządów stadthauderów z rodu książąt orańskich. Forsowali oni politykę zaczepną, wojenną, zdobywczą, militarystyczną, a także zaborczą strategię w podbojach kolonialnych i w handlu zamorskim. Prowadzili ekspansywną dyplomację na arenie międzynarodowej, dążąc do ustanowienia republiki pełnoprawnym państwem i mocarstwem oraz chcąc przeciwstawić się zakusom podboju ze strony Hiszpanii. Z tą partią współpracowali na ogół, nie zawsze, na ogół predykanci, predikantem. Szeroka grupa kaznodziejów i urzędników gmin kościelnych. Ci zagorzali, rygorystyczni moralnie Kalwini,
liczyli na zwiększanie swych wpływów społecznych dzięki umacnianiu przez oranżystów tej retoryki obrony wiary jako narzędzia ich ekspansywnej polityki. Po drugiej stronie stali regenci, rechenten, patrycjuszowscy zarządcy miast oraz instytucji prowincjonalnych i komunalnych. Prowadzili oni politykę pacyfistycznego izolacjonizmu, dążąc do utrwalenia gospodarczego dobrobytu i politycznej stabilności państwa oraz oligarchii mieszczańskiej, a przy tym do wzrostu własnego dobrobytu i wzmocnienia czy umocnienia własnej władzy. Oranżyści, nie bez racji podejrzewani o kryptomonarchiczne tendencje, w sposób naturalny pielęgnowali model dworzanina, kosmopolity, gentiluomo, albo też model militarnego wodza. Regenci zaś zasadniczo propagowali model obywatela republiki jako lokalnego patrioty rozwijającego przyrodzone cnoty nacji niderlandzkiej, umiłowanie rodziny i rodzimej ziemi, własnego niderlandzkiego pejzażu, gospodarności i aktywności w swoim kraju, powściągliwości i skromności, ukrywania zamożności. Gdy chcieli podkreślić swe aspiracje do oligarchicznej władzy w republice, do paraarystokratycznego, quasi-senioralnego statusu, sięgali po model wytwornego dworskiego gentiluomo. Oba modele zyskały żywe odbicie w sztuce. Dobrym przykładem pierwszego z nich jest obraz namalowany około 1636-40 roku przez ucznia Rembrandta Howarda Flinka, eksponowany w Muzeum Narodowym w Warszawie. Portret mężczyzny na tle wiejskiego pejzażu ukazuje starszego człowieka odzianego w strój typowy dla wyższej klasy społeczeństwa holenderskiego, dla regentów miast. Jest on prezentowany wedle archetypu holenderskich cnót moralno-obywatelskich, skromności, powściągliwości, rzetelności, uczciwości, spokoju, rozwagi i odpowiedzialności. Krajobraz, w którym został ukazany, nie jest zwyczajowym, idyllicznym pejzażem włoskim albo parkowo-ogrodowym, jaki już wcześniej przed momentem widzieliśmy, lecz jest widokiem rodzimym, rustykalną, przaśną i plebejską scenerią, taką jaką rozwinięto w malarstwie holenderskim tego czasu. Obraz Flinka niewątpliwie ma wyrażać pierwszą ze strategii propagandowych klasy regenckiej. Artysta portretuje mężczyznę w bardzo powściągliwym stroju, w miejscowym krajobrazie wiejskim, akcentując cnoty obywatelskie i lokalno-patriotyczne wedle opisanej wcześniej kliszy. Oto manifest przynależności do klasy burżuazji wielkomiejskiej i do rządzącej w Amsterdamie kasty. Inne portrety regenckie demonstracyjnie wręcz podążają za międzynarodowym wzorcem flamandzkim, van Dyckowskim, wykorzystującym wenecką tradycję tycjanowską. Portretowani przybierają w nich eleganckie pozy, ustawieni przed lub za balustradą lodżii ogrodowej na tle bujnych kotar oraz idealnego parkowego krajobrazu. Była to konwencja z natury dworska, elitarna. Odwoływała się do modelu człowieka modnego, kosmopolitycznego, do wzorca czerpiącego z włoskiej, francuskiej i flamandzkiej tradycji dworskiej. Ten kanon wizerunku i samą flamizującą manierę podjęli w Holandii czołowi malarze. Joachim van Zandraert, Jacob Bakker, Jacob van Loo, Bartholomeusz van der Helst czy Abraham van den Tempel,
a nawet w pewnej mierze sam Rembrandt. Portrety w tej konwencji odwołują się do wielkoświatowego modelu życia idylicznego, bukolicznego, przynależnego do tradycji dworskiej i arystokratycznej, chętnie promowanego przez środowisko oranżystowskie i haski ośrodek władzy, ośrodek książąt Oranje van Nassau. Był to tożsamościowy model społeczny o politycznej konotacji, rozwijany przede wszystkim na dworze orańskim oraz w jego orbicie, był także realizowany przez wysoki patrycjat najzamożniejszych miast niderlandzkich, czyli elitarną warstwę w ramach klasy regenckiej. Ale wtedy, jak w portretach z motywem hartów i trofeów myśliwskich, widzimy je, przywołującym polowanie jako rozrywkę elit, wykorzystywany bywał jako wyraz szczególnych aspiracji społecznych. Stawał się świadectwem i narzędziem formowania statusu politycznego. Wskazywał na związek z dworem, bądź na rywalizację z warstwą lokalnej holenderskiej arystokracji, albo też z modelem arystokratycznego życia w sąsiedniej Flandry. Z podejściem tym grają, parafrazując go i zmieniając, wizerunki wprowadzające do flamizującego portretu tło rodzimego pejzażu wiejskiego. Jak to się dzieje na innym obrazie z Muzeum Narodowego w Warszawie, portrecie młodzieńca na tle nadrzecznego pejzażu Petera Nazona. Mężczyzna prezentuje się na nim w dworskiej i dwornej pozie i w ujęciu flamandzkim. Na tle jednak lokalnego, wernakularnego pejzażu w typie Jana van Hoyena lub Izaaka van Ostadego. Od rzec można młody holenderski wytworniś i miłośnik własnego kraju zarazem. Na obrazie, w którym elegancka galanteria współistnieje z rustykalną prostotą. Jak widać, regenci i ich zwolennicy manipulowali kanonami portretowymi. Raz zamawiali wizerunki w konwencji realistycznej, pozbawionej splendoru, jak pokazuje obraz Flinka. Kiedy indziej sięgali do międzynarodowej, italianizującej bądź flamizującej konwencji paradno-dworskiej, ogrodowo-parkowej, pastoralnej bądź mitologicznej, jak to pokazuje w środku obraz Abrahama van den Tempela z Muzeum w Wilanowie. Kiedy indziej świadomie łączyli te konwencje, jak to pokazuje właśnie omawiany obraz Nazona. Malarze posłusznie realizowali zalecane czy zlecane im propagandowe przesłania. Dawali swym zleceniodawcom idealne wizerunki tożsamościowe, oddające ich status, przynależność społeczno-polityczną oraz poglądy ideologiczne. Apologia własnego kraju w literaturze i sztuce Holandii stanowi tło i podłoże dla rozkwitu realistycznego malarstwa pejzażowego w konwencji wernakularnej, rodzimej, lokalnej, który to rozkwit nastąpił w latach około 1620-1680. Obrazy przedstawiają urokliwy, choć bardzo zwyczajny, niderlandzki krajobraz wiejski i podmiejski, nadrzeczny i nadmorski, najczęściej pod wielką masą chmurnego nieba. Mistrzowie holenderscy, tu wypisani, rozwijają w takich obrazach formułę pejzażu topograficznego, tonalnego w sensie kolorystycznym, skromnego w kolorystyce, często wręcz monochromatycznego. Badacze Simon Schama i Walter Gibson słusznie wskazali na polityczno-wspólnotowy charakter tego malarstwa jako środka tożsamościowej retoryki i geografii patriotycznej, tak zwanej geografii patriotycznej.
Miał on być opozycyjną alternatywą wobec modnych, idyllicznych widoków włoskiej kampanii, rozświetlonej słońcem południa, które malowali holenderscy i flamandzcy italianiści, tacy jak Paul Bril, Cornelis van Poelenburgh, Thomas Veyck i wielu, wielu innych tu wypisanych. Topograficzny pejzaż miejscowy natomiast rodzimy miał określać miejsce wspólnotowe, własną krainę Holendrów, obszar ich posiadania, gospodarowania, opanowywania przyrody, poddawania sobie żywiołu wody i brania lądu we władanie. Pejzaż taki pełnił funkcję instrumentu budowania wspólnotowej tożsamości Holendrów oraz narzędzia propagandy politycznej, która potwierdzać miała niepodległość i państwową legalność Republiki Prowincji Niderlandzkiej. Miał pokazywać zakorzenienie Holendrów na ich ziemi oraz ich rdzenne przywileje związane z konkretnym miejscem i jego topografią. W ekwilibrystyce modelami pejzażu ćwiczył się sam Rembrandt. Czynił to świadomie. Na pewnym tylko etapie swej twórczości między rokiem 1638 a 1647. Pejzaże traktował jako prywatne szkice, a nie dzieła na sprzedaż. Każdy był samoistną próbą, swobodnym eksperymentem, wyzwaniem mierzenia się z różnymi zadaniami artystycznymi, tematycznymi, gatunkowymi. Krajobraz z Miłosiernym Samarytaninem z 1638 roku, dziś w Muzeum Czartoryskim w Krakowie, to próba naszkicowania modelowego pejzażu burzowego z figuralną historią, świadomie alternatywnego wobec krajobrazów Rubensa tego typu, rozpropagowanych przez ryciny z fabryki mistrza. Rembrandt, malarz mieszczański, rzemieślnik cechowy, konkuruje tu ze słynnym Flamandem, wolnym artystą, kosmopolitą i człowiekiem wielu dworów, a zarazem ostentacyjnie powiela wciąż modny typ manierystycznych pejzaży flamandzkich. Tym samym czyni się we własnych oczach światowcem i znawcą aktualnych tendencji. W krajobrazie z zamkiem w Luwrze wypróbowuje formułę fantazyjnego, idyllicznego kaprysu pejzażowego, capriccio, z motywem na wpół zrujnowanej willi włoskiej. To ćwiczenie na bycie italianistą z motywem na italianistą zgodnie z międzynarodowym nurtem malarstwa pejzażowego. W 1647 roku w krajobrazie z odpoczynkiem w czasie ucieczki do Egiptu z Dublina eksperymentuje Rembrandt z tradycyjnym nocturnem osadzonym w tradycji włoskiej oraz w tradycji malarzy północnych działających w Italii. Krajobraz z kamiennym mostem z Rijksmuseum w Amsterdamie nie jest natomiast, jak dawniej sądzono, widokiem burzowym, lecz efektem mierzenia się z formą topograficznego, realistycznego wycinka rodzimego pejzażu, a więc formułą stworzoną przez malarzy harlemskich, takich jak Salomon van Roysdael, Jan van Hooyen i innych, zwłaszcza Isaac van Ostade. Kolejnymi eksperymentami w tym zakresie są wiatrak z Waszyngtońskiej National Gallery of Art oraz krajobraz z łyżwiarzami na ślizgawce w Gemäldegalerie w Kassel, w którym Rembrandt próbuje swych sił w gatunku pejzażu zimowego. Każdy z tych malarskich szkiców przyrody jest w zasadzie autonomiczny, poświęcony osobnemu celowi. Czasem tylko łączy je wspólny temat ramowy czy ramowe zadanie. Gra z dawnymi i nowymi konwencjami, a jakże gra zgoła ekwilibrystyczna, ćwiczenie umiejętności, poszukiwanie własnego rozwiązania w istniejących modnych konwencjach czynią te
obrazy pejzażami eksperymentalnymi, ujawniając zarazem postawę Rembrandta jako człowieka szukającego wyważenia, ekwilibrium między rozmaitymi kanonami oraz tożsamościowymi modelami artysty. A wszystko po to, by oznaczyć swą pozycję społeczną i status w hierarchii malarzy. W szczególny sposób do utrwalenia patriotycznej wizji pejzażu rodzimego przyczyniło się malarstwo pejzaży leśnych, bujnie rozwinięte w Harlemie i Amsterdamie, między innymi przez Jacoba van Ruysdaela, Meinderta, Hobbema i innych mistrzów. Ono także często wyrażało nacjonalne poczucie, że my, Holendrzy, jesteśmy u siebie, na swym pradawnym terytorium i wara innym od niego. Wprawdzie Holandia, zurbanizowana, zmeliorowana, ze szmatem ziemi wydartej morzu, z jej pastwiskami i polami służącymi intensywnej, specjalistycznej gospodarce hodowlano-rolnej, nie była krainą specjalnie zalesioną, ale tu i ówdzie zachowały się atrakcyjne knieje i bory. Najbardziej znany był Las Harlemski, Harlemer Halt. Zresztą sam Harlem ze swymi okolicami należał do szczególnie cenionych obszarów na ówczesnej mapie turystycznej północnych Niderlandów. Autor pierwszego włoskiego opisu Niderlandów, Ludovico Guicciardini, 1567 rok, pisał: Harlem leży 3 mile od Amsterdamu, posiada przepiękne budowle, zaś poza murami rozciągają się rozległe pola z wdzięcznymi lasami, gdzie powietrze jest rześkie i zdrowe, a wokół oglądać można urocze wsie i zameczki. Ale nie tylko rześkie powietrze było celem podróży i wędrówek Holendrów w te regiony. Była nim także swoista patriotyczno-narodowa pielgrzymka. Harlemer Halt, las rosnący na południe od miasta, już w średniowieczu był głównym obszarem rozrywek myśliwskich hrabiów Holandii. Zajmował zarazem szczególne miejsce w historii niderlandzkiej. W 1428 roku został zniszczony na zlecenie Rady Miejskiej, aby nie mógł dać osłony wojskom Jakobiny czy Jakoby Bawarskiej zmierzającym na Harlem. U schyłku średniowiecza został zrekultywowany i udostępniony mieszkańcom miasta. Ci, jak głosi pochwalny poemat z około 1400 roku, mogli cieszyć się w lesie śpiewem ptaków oraz polowaniami na króliki i drobną zwierzynę, co być może ilustruje tło znanego obrazu Hertiena Toccintiansa. Na najstarszej zachowanej mapie Harlemu z 1573 roku teren ten oznaczony jest jako zadbany obszar poprzecinany wieloma ścieżkami z licznymi wiejskimi rezydencjami na obrzeżach. W tym samym roku, w czasie 1573, w czasie oblężenia miasta przez wojska hiszpańskie, las został ponownie zniszczony. Był zatem świadkiem, a zarazem świadectwem heroicznych momentów w dziejach Harlemu, a tym samym jednym z najważniejszych znaków topograficznych w niderlandzkiej geografii patriotycznej. Jako swoisty pomnik martyrologii harlemczyków i symbol przetrwania został mocą ustawy stanów prowincjonalnych z 1583 roku poddany ponownej restauracji. W celu ponownego zalesienia sprowadzono setki sadzonek drzew z bardzo niekiedy odległych terenów. Replantację tę poszerzono jeszcze w 1603 roku. Las stał się przedmiotem pochwał w poematach i relacjach podróżniczych, opisywany jako gaj przyjemności, Lustwald, miejsce pogodnego, rozkosznego wypoczynku, gdzie można cieszyć się rozkoszami
jedzenia, picia, czytania, śpiewania, bez żadnego lęku, a wszelka melancholia pryska. Jak to czytamy w poemacie Karla von Mandera z 1595 roku. W trzeciej edycji dzieła pod tytułem Pochwała miasta Harlemu w Holandii z 1628 roku, dziele miejscowego humanisty, poety i kaznodziei Samuela Ampsinga, znajdujemy ponad 20-stronicowy opis Hout van Harlem, lasu harlemskiego. Lasu, który stanowi letnie schronienie przed znojem życia miejskiego. Między skrajem miasta a murami, między skrajem lasu a murami miasta rozciąga się Baan, wielka połać łąk służących mieszkańcom jako przestrzeń do uprawiania sportów i gier, ćwiczeń zawodów strzeleckich, gry w piłkę i w golfa. Ampsing prowadzi czytelnika trasą po kolejnych atrakcjach. Najpierw każe zwiedzać plażę i duny, a potem sam las harlemski, malownicze wioski Deun, Albertsberg, Blumendal oraz bliskie pola bielenia płótna, aż po zrujnowane zamki, wille i domy podmiejskie. Atrakcje te przyciągały w okolice Harlemu mieszkańców innych miast holenderskich, zwłaszcza pobliskiego Amsterdamu, ale także cudzoziemców, jak choćby angielskiego podróżnika Petera Mandiego, przemierzającego Republikę w 1640 roku. Zachętą do tych odwiedzin mógł być cykl Ritschin Klasa Jansena Fischera, kartografa i grafika słynnego w świecie pod imieniem Piscator. Cykl pod tytułem Miejsca przyjemności, Pleasante Plätze, co jest taką holenderską wersją klasycznego pojęcia loka amena. Z lat 1611-1612 harlemski las i okolice, na przykład rybackie miasteczko Zandvoort na wybrzeżu morskim, tamtejsze nadmorskie duny i pola bielenia płótna pod Blumendal były jednak przede wszystkim celem podróży rozrywkowych i rekreacyjnych. Spacerowano brzegiem morza i po wydmach, oglądano fale morskie, ale też zajadano się świeżo wyłowionymi, pieczonymi lub smażonymi rybami. Na trawiastych stokach nadmorskich wydm i na łąkach położonych na obrzeżach lasu lokowano pola bielenia lnu, przemysłu stanowiącego wizytówkę i powód do chwały Harlemu. Jeden z opisów tego przemysłu zawdzięczamy słynnemu filozofowi Johnowi Lockowi, który w 1684 roku odbył podróż z Harlemu do Heemstede i pisał tak. Tutaj bielą oni len w ogromnych ilościach. Moczą go i piorą w mydlinach, wielokrotnie namaczają go w ługu, a także w maślance. W czasie prania szorują i trą sukno, zwłaszcza jego brzegi. Pomiędzy kolejnymi praniami wykładają płótno na trawę, gdzie rozciągnięte leży na słońcu i jest co róż polewane świeżą wodą. Ta procedura nazbyt jest długa, by opisać ją w szczegółach. Sezon bielenia trwał od połowy marca do września i przyciągał uwagę wielu zwiedzających okolice Harlemu. Na licznych obrazach, zwłaszcza tak zwanych, pokazywanych tu Harlempies Jakoba van Roysdaela, pola bielenia płótna stały się znakiem rozpoznawczym miasta i symbolem jego dostatku. Kolejne rozkoszne zakątki stanowiły austerie, karczmy, oberże, położone w harlemskim lesie, takie jak Zajazd Patera czy Gospoda Potie. Słynęły one z wyszynku dobrego, a jednocześnie taniego piwa, tańszego niż w mieście, bo sprzedawanego bez marsz i taks, obowiązujących w Harlemie czy Heemstede. Harlemskie browarnictwo stanowiło chlubę miasta. Tamtejsze piwo cieszyło się wielkim wzięciem i rozprowadzane było po całej republice.
Liczne gospody w Haarlemmerhout, w lesie harlemskim, były miejscami przyjemności bardzo jednoznacznych. Miały opinię renomowanych zamtusów. Jakże inny od włoskiej villeggiatury jest ten opis podharlemskich zakątków rozkoszy. Piwo, smażalnie ryb, poróbstwo w leśnych lupanarach, a nie jak u Włochów, poetyczne bzloty i finezyjne amory wśród nimf i pasterek. Nie było oczywiście tak, że każdy pejzaż leśny miał przedstawiać harlemski las lub odwoływać się do jego mitu, ale każdy taki obraz ewokował wyobrażenie lasu jako prastarej kniei lub kultywowanego boru przynależnego do holenderskiej ziemi, terytorium własnego niderlandzkiej nacji, obszaru wspólnego dla mieszkańców republiki. Przynależał do topografii patriotycznej. Był znakiem ekwilibrium między popularną rozrywką ludu i elit, a sentymentem narodowym w czasie wędrowania, pielgrzymowania po ojczystych lasach. Holendrzy to zaprawdę przewoźnicy całego świata, pośrednicy w handlu, faktorzy i maklerzy Europy. Kupują, by sprzedawać, sprowadzają, by eksportować, a większa część ich handlu służy temu, by być zaopatrywanym ze wszystkich stron świata, a następnie, by samemu świat cały zaopatrywać. Tak oto Daniel Defoe pisał w 1728 roku o sile i mobilności holenderskiego handlu. Jednym z jego filarów była żegluga morska. W XVII wieku stała się ona źródłem dobrobytu znacznej części ludności republiki, a zarazem stylem życia, przedmiotem patriotycznej dumy, znakiem identyfikacji narodowej oraz programem ideologicznym. Morską i zamorską potęgę republiki rozwinęły wielkie przedsiębiorstwa armatorów pod auspicjami państwa. Kompania wschodnioindyjska, już tu wspominana, założona w 1602 roku, zachodnioindyjska 1621 i mniej już wpływowa północna z 1614 roku, zajmująca się na wielką skalę wielorybnictwem na subarktycznych akwenach Morza Północnego. Do tego dochodziła mocarna flota państwowa, budowana systematycznie i pozwalająca prowadzić wojnę poza lądowym terytorium Holandii. Wielkie ekspedycje handlowe, podboje kolonialne oraz zwycięskie bitwy stały się tematem propagandowej literatury, poezji laudacyjnej, popularnych powieści przygodowych i bestsellerowych dzienników wypraw, jak słynna powieść Kapitan Montague, awanturnicza opowieść o podróży do Indonezji, która w latach 1646-1800 wychodziła aż 60 razy. Najobficiej tematykę tę rozwinęło malarstwo marynistyczne. Gloryfikatorami dokonań handlowej i militarnej floty republiki byli wyspecjalizowani malarze dokumentaliści. Było ich wielu, nazwiska widnieją na ilustracji. Oni to jeszcze cała rzesza innych marynistów dostarczali armatorom, kapitanom, szyprom i zwykłym mieszczańskim obywatelom malownicze rodzajowe obrazy i widoki ze statkami na redzie, otwartym morzu albo u ujścia rzek. Poza wizerunkami oficjalnymi, profilami portów, portretami statków i okrętów, paradami statków, relacjami z uroczystości wejścia do portu lub wyjścia w morze, panoramami wielkich bitew. Popularne i modne stały się tematy efektownych burz i katastrof morskich,
a jeszcze bardziej przedstawienia statków pochylanych przez wiatr i szarpanych przez fale. Niektóre z tych statków znane są z nazwy, inne są anonimowe, ale niewątpliwie są to statki holenderskie, zawsze oznaczone flagą Republiki, jej prowincji i miast lub kompanii. Rozwinięty realizm i podkreślanie nacjonalnej przynależności owych flotylli i żaglowców sprawiają, że stają się one wyrazem dumy Holendrów, którzy władają morzem i panują na wodach lokalnych i światowych. Nie tylko zresztą ekspansja i panowanie na morzu i nad morzem były przedmiotem ostentacji w malarstwie holenderskim. Był nim również import luksusowych przedmiotów przywożonych przez flotylę Kompanii Wschodnioindyjskiej z Dalekiego i Bliskiego Wschodu oraz Zachodnioindyjskiej z Ameryki. Chińska i japońska porcelana, figurki Buddy, jedwabne tkaniny dekoracyjne i tapety, cenne kaukaskie, perskie i indyjskie dywany, egzotyczne owoce, okazy rzadkich muszli, z których wyrabiano słynne puchary nautilusy. To egzotyczne bogactwo, oznakę dostatniego życia, pańskości zamożnych obywateli Republiki i ich społeczno-ekonomicznego sukcesu, manifestowano w licznych obrazach w typie prunkstilleben, bogatej, bankietowej, martwej natury. No ale i tutaj szukano pewnego ekwilibrium. Przydawano tym obrazom moralistyczne znaczenia z niejaką hipokryzją odkrywano w nich symbolikę próżności rzeczy ziemskich i przemijania doczesnego życia, vanitas. A wszystko to po to, by już bez wyrzutów sumienia napawać się wielkopańskim zbytkiem. Dla każdego zresztą było jasne, skąd wziął się ten luksus. Wynikał ze zbiorowego wysiłku wyższych warstw nowego obywatelskiego, republikańskiego społeczeństwa i jego kapitałowej przedsiębiorczości. No i znów, tego typu martwe natury wkraczały w obszar patriotycznej propagandy wizualnej, w którym, jak widzieliśmy, funkcjonowały już obrazy innych gatunków. Nie inaczej było z bukietami kwiatowymi, które stanowią ważny wątek w obrębie martwych natur. Obrazy te manifestowały narodową dumę płynącą z możliwości przedstawiania niezwykłości botanicznych okazów, a zarazem podkreślały bogactwo, gdyż rzadkie rodzaje i gatunki kwiatowe były drogie, niekiedy bardzo drogie. Występują wśród nich tulipany i lilie, irysy, i mieczyki, narcyzy i żonkile, róże i peonie, a także goździki. Większość wywodzi się z dalekich krajów, z Chin i Japonii, Indii, Iranu i Turcji, Bałkanów czy Afryki Północnej. Chociaż już w XVI wieku wprowadzone zostały do ogrodów europejskich, to nadal otaczała je aura kwiatów egzotycznych. Jako trudne do uprawiania w klimacie Europy, zwłaszcza północnej, miały wysoką wartość, a ich kosztowne cebulki były cennym towarem w obiegu handlowym oraz kolekcjonerskim pośród botaników. Dziś rozpowszechnione jako rośliny ozdobne, w XVII wieku należały do kategorii florystycznych rzadkości. Raritaten, czy z łaciny raritates, osobliwości botanicznych, czy też cudów natury, curiositaten. Ich wizerunki z naukową rzetelnością dokumentujące kształt i morfologię, niczym w biologicznych atlasach i traktatach, symbolicznie prezentowały Holandię jako
centrum światowego handlu drogocennymi towarami luksusowymi, kolonialnymi, zamorskimi bądź egzotycznymi, którymi były cebulki kwiatowe. A także jako kraj wiedzy i nauki, wiodący w Europie, rzeczywiście wiodący w Europie, ośrodek nowoczesnych studiów i badań nad naturą i światem. Wreszcie, pośrednio odwoływały się do metafory Holandii jako ogrodu, de Hollandse Tuin, uprawianego przez jej patriotycznych mieszkańców, zadbanego, kultywowanego i pilnie strzeżonego przed obcymi. Jest to zawsze ogród ogrodzony. Tulipany, narcyzy, żonkile, inne kwiaty, inne rośliny kwiatowe uprawiał słynny niderlandzki uczony Carolus Clusius w stworzonym przez siebie w latach 1593-94 Hortus Academicus, ogrodzie botanicznym Uniwersytetu w Leidzie. Był to pierwszy profesjonalny ogród botaniczny poza Italią, który zajmował blisko 1/3 hektara i gromadził ponad 1000 okazów roślin ozdobnych i użytkowych. Setki z nich przywiozły statki Kompanii Wschodnioindyjskiej lub zostały sprowadzone z regionu śródziemnomorskiego i Lewantu. Pod kierunkiem kolejnych wybitnych uczonych, takich jak Peter Paul czy Hermann Burchave, lejdejski Hortus Botanicus stał się najsłynniejszą taką instytucją w Europie. Za dyrektury Hermana Burchavego na początku wieku XVIII prezentował ponad 5800 gatunków. Istniało więcej takich ogrodowych plantacji, już nie publiczno-państwowych, lecz prywatnych, tworzonych przez uczonych florystów lub wielkich patrycjuszy, jak ogrody Adriana Pała w Hempstede czy holenderskiego Anglika George'a Clifforda w Hartekamp. Poza pierwszorzędnymi botanikami działała w Holandii grupa bloemisten, czyli zawodowych ogrodników, prekursorów masowej uprawy i hurtowej sprzedaży luksusowych roślin ozdobnych, z której dziś słynie Holandia. To oni wprowadzali cebulki i nasiona do obiegu rynkowego na aukcje i giełdy handlowe. Kwiaty stały się towarem, źródłem zysków finansowych, a zarazem oznaką wysokiego statusu majątkowego ich nabywców. Szczególnie cenione były tulipany. Uważano, że żaden inny kwiat nie występuje w tylu odmianach. Ogromna liczba nowych gatunków, które zdołano wyhodować w Holandii, budziła powszechny podziw. Co roku odnajdujemy nowe okazy, jakich jeszcze nie widzieliśmy, pisał botanik Joost van Revelingen. Dziś wiemy, że za to zróżnicowanie gatunkowe odpowiedzialny był wirus wywołujący mutacje genetyczne i chorobę roślin, tak zwany wirus pstrości tulipana, tulip breaking virus. Królem pośród tych odmian był Semper Augustus, florystyczne arcydzieło. Koloru jest białego, z karminowym odcieniem, wynurzającym się z błękitnej podstawy kielicha, z nieprzerwaną smugą biegnącą aż do szczytu płatków. Tak go opisywał Nicolas van Wassenaar w 1624 roku. Ale nie każdy mógł Semper Augustusa podziwiać. Był absolutną rzadkością. W tym czasie istniało około tuzina okazów, a ich właścicielem był wspomniany tutaj już wcześniej doktor Peter Paul, Adrian Paul, przepraszam. Przeciętni obywatele znali go raczej z obrazów właśnie i rycin niż z natury. Dlatego zresztą Semper Augustus nigdy nie trafił do powszechnego obrotu handlowego, chociaż każde jego pojawienie się na aukcjach notowano jako spektakularne wydarzenie. W komercyjnym świecie królowały inne cenne odmiany. Wicekról, vice-roi z francuska, admirał van Enkhuizen, generał van Eyck, admirał Liefkens, ale także odmiany pod nazwami agat, szmaragd, marmurowy.
Jak widać, chętnie nadawano tym tulipanom nazwy wywodzące się od słynnych bohaterów narodowej historii i współczesnych mężów stanu, wplatając je tym samym w nurt patriotycznej ideologii i propagandy. Holendrzy mogli kontemplować swą obywatelską i wyznaniową tożsamość na jeszcze jednym polu. W swych kościołach i ich wizerunkach utrwalanych na obrazach, zwanych kerk interiors, które malowane były przez wyspecjalizowanych artystów. Petera Zanredama w Harlemie, Gerarda Haukchesta, Hendrika van Vlieta i Emanuela de Witte w Delft. Wraz z reformacją kościoły przestały pełnić funkcje sakralne, być świątyniami w dosłownym sensie. Stały się wnętrzami nowej liturgii gminy wyznaniowej, zgromadzenia wiernych, zboru, ukierunkowanej na słuchanie słów Pisma Świętego i kazań, a także stały się pozaliturgicznymi przestrzeniami życia wspólnotowego, budynkami zgromadzeń społeczności miejskiej, swoistymi halami miejskimi. Malowane wnętrza kościelne ukazują świeckie sceny, których bohaterowie wysłuchują kazań i ogłoszeń, kopią groby, rozmawiają i spacerują, zwiedzają i podziwiają stare budowle, nagrobki mężów stanu, herbowe tarcze zacnych rodów mieszczańskich i epitafia, oglądają organy, na których grywano w trakcie publicznych koncertów. Tu i ówdzie przysiadła handlarka z towarami, bawią się dzieci, biegają i nieskromnie sikają na filary psy. Te motywy wskazują, że widzimy całkowicie świeckie wnętrze. Nie dom Boga, lecz dom modlitwy i miejską halę spotkań. Gotycka architektura, ogołocona z figuralnych obrazów i malowideł, co było wynikiem kalwińskiego odrzucenia obrazowości ikonoklazmu, ma przypominać, to że jest gotycka, ma przypominać chrześcijańską tradycję danego miejsca, oczyszczoną z katolickich nalotów. Średniowieczne budowle są pamiątkami starożytności, starodawności, ważnymi dla topografii miasta i symbolicznie przywołującymi jego historię. Oznaczają pradawną glorię miasta. Uzupełniają je często nowe elementy. Monumenty wielkich przywódców Republiki, w tym najsłynniejszy, nagrobek Wilhelma I Orańskiego, ojca ojczyzny. Ustawiono go w znaczącym miejscu, w miejscu dawnego ołtarza w gotyckim Nieuwekerk, nowym kościele w Delft, który był celem patriotycznych pielgrzymek obywateli. Podobnie jak zresztą nagrobek admirała Michiła de Ruytera w Nieuwekerk, nowym kościele w Amsterdamie. Nazwa zresztą jest nie całkiem trafna, bo jest to kościół stary, w sensie jeszcze gotycki. Kerk interiors stanowią zatem kolejny przejaw holenderskiego ekwilibrium. Przywołują chwalebną przeszłość miast z czasów, kiedy te wywalczały sobie przywileje i autonomię, a zarazem prezentują współczesne życie komunalne Nowej Republiki, która strzeże tradycji recta religio i odwiecznych praw społeczeństwa Zjednoczonych Niderlandów. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na wystawę w Zamku Królewskim, gdzie prezentowanych jest cały szereg dzieł z tego zakresu, o którym tutaj opowiadałem. Zapraszam serdecznie.